Cześć kochani, witam was gorąco i serdecznie z tej strony Kuba, czyli tak zwany DJ You Can Live na tutaj Fishing Planet. Kolejny odcinek właśnie z tej wspaniałej gry, z tego symulatora wędkarskiego. Kolejny poradnik i kolejny poświęcony potworowi. Dziś, moi drodzy, skupimy się na Tyranostrągu, czyli potworze z jeziora skalnego. Dowiesz się w tym odcinku, co musisz zrobić, żeby móc go łowić, bo musisz coś wykonać, pewne zadanie musisz wykonać, żeby w ogóle móc łowić tego Tyranostrąga. Dowiesz się, jak go złowić, gdzie go złowić, kiedy go złowić. Takie dużo ciekawostek. No i przede wszystkim, co zrobić, jeśli zgubisz przynętę o nazwie żółwia blacha. To będzie taki już totalny bonusowy protip, bo często ludziom to też się zdarza, że tą przynętę zgubią. I co wtedy zrobić? Czy da się jeszcze coś z tym zrobić, czy już nie? Jeśli chodzi o to zadanie, o tą misję, wydaje mi się ona bardzo ciekawa, chociaż no XP fajnie dosyć, myślę, że wjeżdża, kasy też nie jest jakoś tam mało. Plus oczywiście, że dodatkowo dostajesz za każdą wyłowioną rybę. Tych potworów musisz złowić aż 10. Jak widzisz, testowałem, już 6 mam złowionych, więc teraz mogę ci po prostu pokazać, gdzie i jak je łowić. Być może razem z tobą już do końca tę misję wykonam. Na początek, co najważniejsze, jeśli chodzi o tę misję, to, że musisz uzbroić się tutaj w cierpliwość. I tutaj będzie to mocno, najmocniejszą twoją stroną. Jest to według mnie jedna z takich pozytywnie trudniejszych misji w porównaniu przynajmniej z łapaniem szalonokiego bufalo. Chociaż ja go łapałem przez dobrą godzinę, bo też mi zwykłe brały. No ale wiadomo, bufalo czy tego okonia dręczyciela, no miałaś złowić tylko jednego. Tutaj tych potworów trzeba złowić aż 10 i to nie jest tak, że za każdym razem będzie ci na pewno on brał. No niestety tak różowo i kolorowo, moi drodzy, to nie jest. Co ci będzie potrzebne? Dlatego jeszcze nie wszedłem na jezioro skalne. Wchodzimy, moi drodzy, w ekwipunek i od podstaw powiem ci, co musisz wykonać. Będzie ci na pewno potrzebna ta blacha, ta żółwia blacha. Ale żeby ją zdobyć, musisz złowić 3 żółwie. To jest bardzo proste, pokażę ci gdzie, w jaki sposób. Nie wiem, czy mi się żółw złowi, no bo skoro mam tą blachę, to już być może go nie złowię. Natomiast pokażę ci, gdzie te żółwie możesz w bardzo fajny i szybki przede wszystkim sposób złowić. Ja bym tu sobie być może, moi drodzy, wymienił ten przypon, bo ten mi się wydaje dość zużyty, no swoje, moi drodzy, przeszedł. Swoje przeszedł, nie można mówić, że nie. Czyli żółwia blacha, ja tutaj, jak widzisz, go łowię na wędkę taką, tą Jig Winter 240 do 5,5 kg. Kołowrotek mam do 4,5 kg Prima 3500. Dlaczego akurat taki, a nie inny? No cóż, moi drodzy, no wydaje mi się, że mocniejsza wędka tu nie ma sensu. Oczywiście nią było łatwiej, ale dostaniesz mniej XP. Słabsza wędka też moim zdaniem nie ma sensu, bo będziesz łapać dużo ryb takich też unikatowych, medalowych, pod 2 kilo podchodzących i słabsza wędka będzie po prostu się z tym męczyła, a uwierz mi, że ta wędka do 5 kilo też naprawdę czasami się troszkę męczy z większą rybą. Też jest co tutaj się pobawić. No tutaj założyłem troszkę mocniejszy ten przypon, się nic nie stanie, to jest dosłownie tam pół kilo. Wiecie, taka drobna różnica. To nie robi różnicy, więc to możemy sobie czasem pozwolić. No i to tyle. Nic więcej ciebie tu nie interesuje. Ja zazwyczaj, tu ci też polecam, tu mam akurat dwie bardzo mocne wędki, jedną słabszą. Tutaj coś mi w niej brakowało. Aha, brakowało mi w niej ciężarka, więc od razu go sobie założę. No cóż, moi drodzy, ja sobie zazwyczaj też idąc łowić tego potwora, rozstawiam stojak na dwie wędki, rzucam gruntówki i w tym czasie łowię potwora, bo tak jak mówię, tutaj będzie to dla ciebie czasochłonne i co bardzo ważne, wejście do skalnego jeziora jest od 2000, więc tu będzie pierwsza najważniejsza rzecz. Według mnie ta misja, czy w ogóle skalne jezioro, jest, moi drodzy, dla osób od poziomu, tak bym strzelił 10, a dokładnie ci powiem, bo tu chodzi o siatkę. Tu chodzi, moi drodzy, o siatkę, no 12 za słabo, czyli 15 poziom to jest minimum, moim zdaniem. 15 poziom to jest według mnie minimum, kiedy warto wejść na skalne jezioro. Dlaczego? Dlatego, że możesz wtedy mieć już siatkę 25-kilogramową, aczkolwiek miej też tego świadomość, że to ci się i tak nie zwróci, bo i tak musisz kupić licencję, musisz kupić koszt podróży. No, oczywiście,
jeżeli patrzysz na to, żeby wykonać misję i z misji wyciągnąć XP i kasę i żeby wejść tutaj do Skalnego Jeziora, żeby wbić XP, to okej, okay, natomiast pamiętaj, że jeśli też tą kasę przetrawiasz, to znaczy zarabiasz tyle, ile wydałaś, czyli wychodzisz na zero, to nie jest to dobre, no bo nie będziesz mieć za co kupować sprzętu. Tu chodzi o to, żeby zarabiać, żeby móc za co kupować sprzęt. Także to ci troszeczkę odradzam taką taktykę, bym powiedział. Więc 15 poziom wydaje mi się ok, taki totalnie minimalny. Co często mnie martwi, wchodzą tu ludzie nawet na 5 poziomie. Nie wiem po co, bo nie są, zarobią mniej niż by mogli. Dobra, także przechodzimy do Skalnego Jeziorka. W ogóle moim zdaniem bardzo fajna lokalizacja. Bardzo chętnie tutaj też zaglądam, bo też mnie kilka osób pytało, słuchaj, ty masz tam 6 któryś poziom, prawie 39, po co ty tu wchodzisz? A moi drodzy, wchodzę, bo bardzo, bardzo mi się tu podoba. Dobra, ale my się, moi drodzy, na chwilkę cofniemy. Wchodzisz sobie, mój drogi, moja droga, tutaj, ale nie będziemy na to łowili. Ja sobie wezmę zupełnie inną wędkę, żeby nie popsuć tej blachy. I zobacz, rzucasz tak pod tą skałkę. Dalej nie, to jest tak do połowy. Do połowy tej długości i czekasz, aż trochę opadnie, to tak bardziej po dnie szurając. Na powolnym przytrzymaniu, na jedynce, w sensie jeśli chodzi o tą kropkę, tak. I sobie powoli przy dnie tam szurasz i w ten sposób złowisz 3 żółwie. Ja mówię, być może teraz go już nie złowię, z tego względu, że po prostu no mam tą blachę i być może algorytm mi tego nie zaskoczy. Natomiast tak ci chcę pokazać, że tutaj w ten sposób daleko nie rzucasz. Zobacz, maksymalnie kawałek za tą skałkę, nawet i tak za daleko rzuciłem. Niech ona sobie troszkę opadnie. I powolutku szurając prawie od dnie, przy dnie na blachę jakąś tam wąską, miałam akurat bez zadziorów. O, tutaj chyba mi brał żółw właśnie. Czyli chyba złowiłem żółwia, moi drodzy, właśnie. Mimo, że teoretycznie nie powinienem. No nie, jakiś łosoś. Dobra. W każdym razie olać to. Nie mogę złowić w tej chwili żółwia, no bo mam blachę. Także tu łowisz żółw. A my sobie idziemy. Te markery, moi drodzy, nic nie znaczą, jeśli chodzi o stricte Tyranostronga. Te markery po prostu znaczą, że można fajne rybki tu złowić. Mam to tak zaznaczone, gdzie tu sobie rozstawiam stojak. Ale to nie o tym, bo odnośnie Skalnego Jeziora będzie osobny odcinek. No i moi drodzy, mamy żółwią blachę. Jeszcze jedna rzecz, którą trzeba sprawdzić. No niestety, jest jak jest, że Tyranostrong bierze nam najchętniej w nocy. On niechętnie bierze w ciągu dnia. I rzucamy sobie tak, jak na mapie. Ja ci to muszę też tak pokazać w zgrabny sposób. Zobacz, rzucamy mniej więcej tak, jak mam tutaj te markery. Tutaj te. I tutaj jest taka rzeczka, która wypływa. Widzisz, te 2 ostatnie markery to są na ujściu tej rzeki. Tam właśnie trzeba rzucić. Gdzieś plus minus te markery. Tam, gdzie teraz te rybki skaczą. Ja to zazwyczaj gdzieś tam rzucam. Chwilkę przed. I tam łowimy, moi drodzy, po prostu Tyranostronga. Gdzieś tak w połowie, no są 2 teorie. Ja też łowiłem przy dnie, też mi brał przy dnie w połowie tej głębokości. Również Tyranostrong bierze. No i co ci teraz mogę powiedzieć? No coś mniejszego nam chyba wzięło. I no właśnie, to jest niestety ta wada. I to jest dlatego to, o czym ci powiedziałem. Tu musisz uzbroić się w cierpliwość, totalną cierpliwość. Bo będziesz łowił też takie pewnie pizderytka jak ja teraz. Młody pstrąg tęczowy. Ale pamiętaj, że zapełniasz siatkę. Z drugiej strony będziesz łowić również unikatowe, fajne ryby, czy jak tam bliżej skały rzucasz, to biorą takie właśnie mniejsze. Jak tak rzucisz troszkę bliżej, to jest ok. No i zdecydowanie łowisz jakieś unikatowe, jakieś medalowe. To są też, pamiętaj, to nie jest tragedia, jeżeli tego Tyranostronga nie uda ci się złowić. Tu się absolutnie nic nie dzieje. Masz ich złowić i tak 10. Więc to nie ma najmniejszej tragedii, że go nie złowisz, bo złowisz na przykład unikata, złowisz medala.
i za to masz fajne pieniądze, fajne XP. Pamiętaj, że warto nie skupiać się tylko na tym Tyranodstrągu, bo znowu przepalisz kasę, jeśli chodzi o wejście tutaj. Ja łowiąc Tyranodstrąga i tak, oj! Łowiąc, moi drodzy, Tyranodstrąga i tak staram się za wszelką możliwą cenę, że tak powiem, łowić jakieś inne ryby, żeby po prostu coś tam do tej siatki zapełnić, żeby naprawdę się ten powrót, pobyt tutaj ładnie zwrócił. Bo inaczej to, moi drodzy, nie ma według mnie też sensu, nie? Samo łowienie Tyranodstrąga nie da ci, mimo że masz z misji kasę, ok, ale pamiętaj, przepalanie kasy jest najczęstszym błędem wśród początkujących. No właśnie, teraz łowiąc tutaj przykładowo, no może tak się zdarzyć, niestety są różne chaszcze i krzaczory podwodne. Może tak się zdarzyć niestety, że chcąc nie chcąc tą blachę zerwiesz, a będziesz musiał uciąć żyłkę, czyli stracisz tą blachę. No a co by ci tu nie mówić, to blachę dostajesz tylko jedną. Oj, troszkę za szybko gadam z tobą i się rozproszyłem. Blachę masz tylko jedną, więc jeśli ją stracisz, no to co wtedy zrobić? Tutaj też taki profil ode mnie. Co zrobić, jeśli stracisz tą blachę? No, sprawa jest bardzo prosta. Zakładasz znów zwykłą blachę, taką jak poprzednio, lecisz znowu łowić trzy żółwie, łowiąc trzy żółwie w ten sposób, który ci pokazałem. Znowu dostajesz tą blachę i znowu możesz na nią łowić. Plusem tej blachy na pewno jest to, że biorą na nią bardzo fajne rybki. No tutaj już Tyranodstrąg na mnie wziął, więc dlatego też to olałem. Spróbujmy, moi drodzy, troszkę tutaj rzucić tak bliżej przed tym markerem, przy tej skałce, tam w tym narożniku bardzo ładnie on bierze. I teraz pewnie będzie pytanie, dlaczego zmieniłem czas na nocny, bo wydaje mi się, według tych testów, które robiłem, jeszcze tutaj był taki kolega, który też doszedł do tych samych wniosków i pozdrawiam, że zresztą ciebie, Krzychu, serdecznie, jeżeli to oglądasz, fajne Tyranodstrągi dzisiaj łowiłeś. I ja robiłem taki test, on zmienił sobie czas na nocny, ja miałem na dziennym, mimo że było to w godzinach szczytu i ryby naprawdę powinny ładnie brać, w sumie mówię, bo brały, ale Tyranodstrąg nam niestety brać, moi drodzy, nie chciał. Aj, no niestety, czasem jest tak, że ryba płynie w twoją stronę i może ci się odpiąć i nic z tym za wiele nie jesteś w stanie zrobić. To jest ten minus, że nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Ciekawe, czy to może być ten potwór, nie wiem, może jakaś medalowa fajna ryba, może jakiś unikat. Natomiast jeśli jest to Tyranodstrąg, to na pewno jest taki pod 2 kilo podchodzący. Musimy bardzo ostrożnie go teraz łowić, moi drodzy. No niestety, tutaj jest pełne skupienie, widzisz, musisz obserwować. Jest to jeszcze łatwe, jak ta ryba na boki płynie, ale gorzej, jak ona płynie w twoją stronę, nie? Tak jak teraz, to musisz mocno tutaj operować, żeby ona ci się po prostu nie wyhaczyła. Możliwe, że będzie to nasz strąg, bo cały czas odchodzi. Nie chcę bardziej... Tak, będzie on, bo już widziałem go. Wynurzył się, także mamy. Mamy, kochani, pierwszego gałgana, takiego pod 2 kilo podchodzącego. Robię to razem z wami, już go widzieliście pewnie. Ładny, piękny Tyranodstrąg. Zobaczcie, jaki ładny. Tadam! Zrobimy sobie, moi drodzy, z tego miniaturkę. Właśnie, muszę zescreenować. Muszę zescreenować, bo nie ma. Czyli tu go złowiliśmy, tak rzucając, moi drodzy, na ujściu tego potoku. Czyli jeszcze trzy rybki tak naprawdę mi... Trzy rybki mi jeszcze zostały, moi drodzy, do złowienia. Trzy rybki mi zostały do złowienia. Misja będzie zaliczona. Tyranodstrąg... Oj, gdzie się znowu zagapiłem. Tyranodstrąg, moi drodzy, często robi tak, że mocno do dna ciągnie. Mocno ciągnie do dna. Tu będzie coś małego. I właśnie, to jest to, co też mówiłem. Nie patrz na to, tu uzbrój się w cierpliwość. To nie jest tak, że za każdym rzutem na 100% złowisz Tyranodstrąga. No nie. Jak widzisz, łowimy nawet i takiego fizderytka 400-gramowego, jakiegoś łososia. Nie stuprocentowo zawsze złowisz medalową rybę. No niestety, chciałoby się tak, ale tak, moi drodzy, to nie działa. Czyżbyśmy mieli kolejnego? Tak, może to być on. Może to być on, ale nie musi. To się dopiero okaże bliżej brzegu, moi drodzy. Tyranodstrąg raczej nie jest powyżej 2 kilo. Powyżej 2 kilo możliwe, że są unikatowe. Chociaż unikatowa mi się mniejsza też trafiła, jeśli dobrze pamiętam. Zresztą tyle tych ryb tu nałapałem, że tak naprawdę ciężko jest... Chciałbym dokładnie to sprawdzić w siatce.
Także moi drodzy, no jak widzicie, jest to trudniejsza misja na pewno od poprzednich, ale bardzo przyjemna, bardzo taka, no już jest dla ciebie takim wyzwaniem, tak, że o jest, na pewno go mamy. Już widzimy, jest czerwony, śliczny, także mamy kolejnego Tyranostronga. Musisz się liczyć z tym, że nie od razu. I dam ci też jeszcze takiego protipa, to co zauważyłem, nie wiem czy to jest w 100% prawda czy nie, to jest moje odkrycie. Odkąd zdobyłem tą żółwią blachę, to zaczęły bardzo ładnie brać mi medalowe i unikatowe ryby. I nie tylko na blachę, bo tak, owszem, ale również na gruntki feder, które miałem, na wędki feder, które miałem rzucone gdzieś na stojaczku, nie? Chyba nie jest mój stojaczek, kolegi. Ja chyba stojaka nie rozkładałem. Tak zgłupiałem, mam wrażenie, czy rozkładałem stojak, czy nie rozkładałem. I zgłupiałem, moi drodzy. Nie, to chyba kolegi stojak. Ciągniemy go, to jest najlepsza sytuacja, jak go można właśnie tak przeciągnąć po wodzie, żeby nie szedł na dno. Proszę bardzo, prawie 2 kilo. Teraz bym chciał bardzo zrobić, moi drodzy, zdjęcie screena, tylko będzie to trudne, a zrobimy mu tak. I to mi tu podejdzie. Cyk, screen, pięknie. Ładny screenek zrobiony. Ja sobie, moi drodzy, tego screena szybciutko zapiszę, no bo nie ma, moi drodzy, zmiłuj, nie ma zmiłuj. Miniaturka dla was musi być. Nie ma zmiłuj, miniaturkę musicie mieć. Dobra, bez tytułu już niech sobie nawet się to nazywa. Nieważne, ważne, że jest miniaturka zapisana. Dobra, czyli co? Jeszcze dwa pstrągi nam zostały i byśmy mieli misję zaliczoną. To zrobię to, myślę, że z wami, jeśli się uda. Ale też powtarzam to, co mówię. To wymaga cierpliwości. Ja tutaj do tego podejścia robiłem dłuższy czas. Ale zwlekałem z tym między innymi dlatego, że chciałem nagrać dla was o tym odcinek i nie chciałem tego robić poza odcinkiem, dlatego sobie potestowałem. O, możliwe, że i kolejnego będziemy mieli. Oj, kochani, no także widzicie, no nocą biorą bardzo ładnie. Jak robiłem testy za dnia, nie brały. Mam nadzieję... Oj, licencja nam wygasła, żebym mógł tylko zostawić tego Tyranostronga. Nie wiem, czy to była ta licencja, czy inna, bo ja już tak jakby... Generalnie, kochani, gubię się w tych licencjach. Chyba, że to nie, no na samochód gwiazdę nie brałem, to musi być tutaj. O, nie wolno zatrzymać. No nic, moi drodzy. No trudno. Wiecie co? Ja go wypuszczę, ale... Wypuszczę, bo nie mam wyjścia. Natomiast sklep... Licencje... A zrobiłem wypuścić. Widzę jak grzywna. Dobra. Licencję sobie wykupujemy, żebyśmy mogli bez problemu rybki brać. Spróbujmy jeszcze tak tutaj. Także tu generalnie, moi drodzy, pod skałkę fajnie. Fajnie możemy sobie rzucać. Fajne rybki biorą. I jak widzicie, wędkę mam taką, no, do jednak 5 kilo, tak? A jak widzicie, no, rybka taka 1,5 kilo i 1,8 kilo. Już potrafi troszeczkę zamieszania tutaj na tej wędce porobić, także dlatego ci mówiłem, nie bierz słabszej wędki, bo po prostu nie ma sensu. I jeszcze raz powtórzę, nie polecam, moi drodzy, na niższym levelu gdzieś tutaj wchodzić. Ja wiem, że ty może chcesz misję, jesteś ambitna, fajnie, ale mierz siły na zamiary i to nie jest, że ja tu teraz kozaczę, bo sam robiłem dokładnie tak samo, moi drodzy. Proszę, unikatowy pstrąg, tak? Także jak widzisz, no, to nie jest tak, że tylko łowisz rybki jakieś, te konkretnie tyranostrągi, łowisz również unikatowe, łowisz medalowe i moim zdaniem to ma ten plus, że zobacz, ja mam siatkę 7,7 kg 100 i tak ją chcę zapełnić na tyle, na ile się uda przez ten czas tej rzekomej nocki. Chcę tą siatę, moi drodzy, zapełnić między innymi po to, żeby fajny pieniądz wyciągnąć, żeby ten cały wyjazd mi się zwrócił i nie patrzę na to, ile dostanę z misji. Pamiętaj, że pieniądze z misji to są twoje dodatkowe pieniądze, które możesz dodatkowo w coś inwestować. Natomiast ty też musisz jakieś tutaj przynęty pokupować. Polecam różnego rodzaju przynęty testować. I to też niestety, moi drodzy, kosztuje, więc... to jest w ogóle ogólnie taki protip, taka rada do
do moim zdaniem wszystkich łowisk, nie konkretnie do, już mamy Tyranostronga, to już widzę. To jest, moi drodzy, też taka rada do wszystkich łowisk, nie konkretnie do tego. Jeśli wchodzisz, to zarabiaj, ale to jakby więcej dowiesz się ogólnie w poradniku, jak zarabiać, jak szybko wbijać XP. Ja na Skalne Jezioro wszedłem jakoś mając bodajże 26 poziom, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo szybko dzięki Skalnemu Jeziorowi wbiłem XP. Także polecam to miejsce, ale w pewnym momencie i z rozsądkiem. Chyba nam ostatni, kochani, Tyranostrong został. I będziemy mieli misję, moi drodzy, skończoną. Czyli jak widzicie, tu elegancko trzeba rzucać. I prawdopodobnie mamy ostatniego Gaugana do złowienia i to będzie tyle w odcinku. Zostawiam ci to, żeby pokazać, jak ładnie, sprawnie można te Tyranostrongi łowić. Ja tutaj nic z tego odcinka wycinać nie będę. Mamy 20 minut nagrania i nie będę nic wycinać, także widzisz, to się wszystko dzieje na żywo. Oczywiście, czy tego ostatniego uda mi się w miarę szybko złowić, czy nie, to już nieważne. Natomiast pokazuję ci, że zmiana czasu na nocny na pewno tutaj daje dużo. I to nawet mówię o takim momencie, że często od rana, czy w ciągu dnia, w południe masz naprawdę dobry czas, jeśli chodzi o wykres. I ten wykres jest bardzo wysoko i te ryby biorą. I zgadza się, i wtedy biorą na gruncie bardzo fajnie. Jest to sposób dodatkowy, bardzo fajny, jeśli tego czasu sobie nie przesuwasz i powiedzmy na gruncie łowisz fajne rybki, żeby zapełnić siatę. Wszystko spoko, moi drodzy. Natomiast, no tu raczej Tyranostrong tak blisko by się nie chwycił. Nie wydaje mi się. No, medalowy jakiś mały się. Raczej nie. Także, jak widzisz, no są różne, przeróżne metody zapełnienia tej siaty, tak? I możesz sobie w tym momencie łowić na grunt, bardzo fajnie wyciągać rybki, które zapełnią ci siatę, dadzą ci fajną kasę, a w międzyczasie do skoku robić polowanie na tego Tyranostronga. Jednocześnie mając na uwadze, że oczywiście musisz podejmować decyzję, jeśli widzisz, że coś dużego ci wzięło na spinningu, no to jak zaczyna ci coś brać na gruncie, no to już trudno, olewasz tą wędkę gruntową, a jeśli widzisz, że dzwoni ci wędka gruntowa, możesz na chwilę olać spinning, zobaczyć, co jest na wędce, bo to widzisz po tym, jeżeli masz ten wykres, jeśli chodzi o zużycie wędki, czy żyłki, czy kołowrotka, jest ten zaawansowany, tak, miernik, no to widzisz, czy to jest duża ryba, czy nie. No i wiesz, że takie pizerytko możesz olać. Tak jak zobacz, ja ten moment też tutaj oleję, bo wiem, że tutaj mi na pewno ten Tyranostrong nie weźmie. Spróbujmy troszkę dalej, ale on chyba bierze bardziej przy tym potoku, mi się wydaje. Ale chyba ostatnio też tam rzucałem. Także testuj, eksperymentuj, baw się tym. Niech to ci sprawia frajdę, bo to jest po to, żeby była frajda, ale niech jednocześnie będzie dla ciebie fajnym pieniążkiem. No i ciekawe, czy ten ostatni właśnie nam się złapał i co, to ciężko jest ocenić. Bo to, że odjeżdża, to nie jest żaden wyznacznik. To dopiero widzimy, jak on się wyłoni z wody i już mogę ci powiedzieć, że tak, mamy ostatniego Tyranostronga, czwartego, którego dzisiaj miałem złowić, bo sześć już miałem złowiony wcześniej. Już coś czerwone, jeżeli coś, kochani, czerwone ci wystaje, to jest Tyranostrong. Także tyle, co mam do powiedzenia. Mały się trafił, bo mały. I zobaczmy, czy misja zaliczona, czy jeszcze mi czegoś brakuje. Zaliczona misja. Także na żywo to zrobiłem w 23 minuty. Oczywiście, mówię, złowiłem 4, a wcześniej złowiłem 6. Także no, pewnie ta misja by trwała dłużej, ale jest fajna, zaliczona. I co ja w tym momencie zrobię, moi drodzy? Skoro mam jeszcze, zobacz, odebrać, oczywiście, że odebrać. Odebrać. Jak najbardziej tak. No i co w tym momencie wam pokażę, moi drodzy? Zobaczę sobie na te. Jestem na 3 do 5, jeszcze mam bardzo fajne brania, więc co, moi drodzy, będę robił jeszcze przez 2 godziny po tym nagraniu? Połowię sobie rybki, żeby tą siatę dopełnić. Nawet jestem na pierwszej, gdzie dopiero jest początek tych brań. Także, moi drodzy, dopełnię sobie tą siatę na tyle, na ile się da. No na fulla raczej się nie da, ale dopełnię na tyle, na ile się da, żeby jak najwięcej kasy z niej wycisnąć i mieć jeszcze jak największe XP. Może mi się uda wbić już level 38, zobaczymy. O tym dowiesz się w następnym odcinku. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć.